Cześć, jestem Warsaw Spiders. Cześć. Jedziemy dzisiaj nagrać taki specjalny odcinek, bo zostaliśmy zaproszeni do sklepu Animale. I to jest nowy sklep otwarty w Warszawie przez Mikołaja i przez Kubę. I mamy nadzieję dzisiaj nagrać dla Was fajny odcinek, bo jeszcze nie byliśmy w Animale. Sprawdzimy, jak sobie chłopaki radzą z obsługą, czy mają bogaty asortyment w sklepie, no i ogólnie jak to tam u nich wygląda. Dodatkowo będzie też z nami kolega z kanału Ciekawe Ptaszniki, u którego wystąpimy gościnnie na odcinku. Więc też możecie sobie zobaczyć. Na jego kanale. Będzie wszystko podlinkowane prawdopodobnie pod naszym kolejnym filmem. Dodatkowo chcielibyśmy podziękować Andrzejowi, który zechciał nam podarować 4 statywy, które będą na pewno dobrze wykorzystane do naszych kolejnych materiałów. 2 do oświetlenia, 2 do aparatu. Andrzej, jesteś wielki. W takim razie my lecimy i widzimy się już w sklepie. Pa! Mamy parę pytań do Kuby. Witam widzów. Jeszcze pytanie. Ile osób wchodzi w skład ekipy Animale? W skład ekipy Animale wchodzę ja i Mikołaj Sernecki. Razem tutaj wszystko kontrolujemy. Macie jakiś podział, kto zajmuje się na przykład ptasznikami, kto zajmuje się żabami czy gekonami? Podział w sumie jest na zmianę. No raz ja robię, raz Mikołaj. Zależy jak się da, kto może to robi. A z którymi zwierzętami schodzi wam najwięcej czasu? Najwięcej chyba z ptasznikami, bo mamy ich dużo do nakarmienia, do podlania. No zdecydowanie najwięcej czasu. No przy gadach trzeba często, znaczy codziennie w sumie spryskiwać, więc to też trochę zajmuje, ale nie aż tyle czasu. Okej. Okay. I pytanie następne. Od jak dawna zajmujecie się terrorystyką? Ja się zajmuję terrorystyką od lutego 2009 roku, więc już prawie 10 lat. A Mikołaj, szczerze mówiąc, nie wiem, ale chyba też w podobnym wieku jak ja zaczął. Prowadzicie już sprzedaż wysyłkową, czy na razie tak? Mamy w planach. No, zdarzały się jakieś małe wysyłki, ale będziemy nad tym pracować i strona też już jest w trakcie tworzenia.
Czy to też już można od was zamówić wysyłkowo? Tak, można zamówić wysyłkowo. Kuba, powiedz mi teraz, skąd się wziął pomysł w ogóle na założenie sklepu? W sumie to był spontan. Po prostu stwierdziliśmy, że trzeba coś zrobić ze swoim życiem. Jesteśmy w tym dobrzy, więc czemu nie? Poszło. A czy jest jeszcze coś, co byście chcieli wprowadzić do swojej oferty, ale na przykład jest trudno dostępne, albo... Na pewno będziemy planować nad rozrostem listy gadów i myślę, że z pewnością będziemy jakieś takie większe rarytasy z czasem mieć. Na razie jest to, co jest i niech się kręci. Które ze zwierząt w sklepie cieszą się największą popularnością w sprzedaży? Największą popularnością w sprzedaży... My chyba najwięcej sprzedaliśmy regiusów jak do tej pory. No i wiadomo, pająki, ale tak bardziej myślę, że z gadów to głównie regiusy schodzą. A macie na przykład takie sytuacje, że dzieci przychodzą z rodzicami, żeby tylko pooglądać? Tak, zdarzają się osoby, tacy turyści w sumie przyjść pooglądać, poopowiadać, co oni w domu mają i na tym się kończy. Czyli tak troszkę jak na giełdę, przyjść, pogadać sobie. A na przykład są takie sytuacje, że przyjdą pogadać, pooglądać, a nagle dziecko jakieś krzyczy, płacze, że chce pająka albo coś. Takiej sytuacji jeszcze nie było, nie mieliśmy jeszcze takich sytuacji. Ale wszystko przed nami. A jak wam się wydaje, tobie, Mikołajowi, czy łatwiej jest przekonać dziecku rodzica, czy może mężowi żony do kupna ptasznika? Ojejku, ciężkie pytanie. No to dużo zależy od rodziców, czy chcą, żeby dziecko się rozwijało, czy nie. Jeśli tak, no to powinni się zgodzić. A mąż i żona, jeszcze szczerze, nie mieliśmy takiego przypadku. Chociaż zdarzyło się, że córka przyszła z ojcem i no bali się, że żona tej osoby się nie zgodzi właśnie na gada. No jednak. Właśnie nas dzieci często pytają, jak przekonać rodziców. To jednak zależy od odpowiedzialności dziecka też, no nie? Odpowiedzialności dziecka, no rodzica też. Ja zacząłem w sumie w taki sposób, że po prostu kupiłem pająka. Nic więc nie powiedziałeś? Tak, nie dokonamy. Nie. A gdyby tak rodzic przyszedł właśnie z dzieckiem do was, do sklepu i chciałby jakiegoś ptasznika kupić na początek, to byśmy mogli ze swojej oferty zaoferować? Co mogliśmy zaoferować? No masy brachypel, nandu, jakieś... A właśnie prócz brachypel, bo to będzie ptasznik, który może znudzić młodą osobę. Mamy chromatopelmy. Mamy formiktopusy, mamy AMSP Panama, co prawda to wolno rośnie, ale jest bardzo kolorowe i też się nadaje dobrze na początek. Sporo nadrzewnych, Psamopoeus, jakieś topinochenius się znajdzie. Czyli znajdziesz coś. Pompobeteusy też są dobre na początek, też mamy. No, jest duży wybór. A może pamiętasz jakieś takie zabawne pytania, które zadali wam klienci? Takie, przykładowo ja powiem, mnie ostatnio kolega w pracy spytał, tak się właśnie interesuje pająkami, i spytał, czy ptasznik się już rodzi z płcią, czy może można jakoś warunkami, na przykład w terarium, wpłynąć na to, żeby się okazał samicą. To odnośnie do gadów trochę. No, no chyba takie standardowe, czy to jest jadowite, czy to mnie zabije. No, tak jeszcze takich perełek nie było. Czy pająk ma jad? No, na przykład. Jak widzieliście, Pani Mary, mamy duży wybór roślin, dużo terariów, dużo zwierząt. Ozdób, potrzebnych akcesorii, karmówka, pająki, jaszczurki, płazy. Wszystko jest, cała elektronika do terrarii, żywe rośliny. Pełna gama wystroju, wszystko co potrzebujecie, to znajdziecie. Oleśniska 7, animale. Zapraszamy.